So for me, what's next? I've been traveling for 18 years. I've basically packed 10 lives into one life already. Witam wszystkich na kanale Kiteline TV. Ja jestem Dida, a to kolejny film z serii Legend Kitesurfingu. W każdej dziedzinie życia istnieją osoby, które nie kroczą utartymi szlakami, nie trzymają się ogólnie przyjętych schematów i wyznaczają trendy. W świecie kitesurfingu bez wątpienia jedną z takich osób jest Ruben Lenten. Jest to niezłamany pechowiec, ojciec megalupów i koleś, który pokazał, że wytrwałość to jego drugie imię. Szalony Holender urodził się 30 marca 1988 roku. Kitesurfingiem zainteresował się w wieku 12 lat i pierwsze lata jego kariery przebiegały w duchu rywalizacji. My main focus was on training hard and master the most technical moves to be amongst the best in the world. Startował on w cyklu Mistrzostw Świata Freestyle, gdzie w 2005 roku jego zacięty pojedynek z Hadlowem zakończył się na drugim miejscu klasyfikacji generalnej. Należy wspomnieć jednak, że udało mu się wygrać dwa eventy z cyklu, co w czasach absolutnej dominacji Hadlowa było nie lada wyzwaniem. Tego samego roku pokonał on całą śmietankę kitesurfingu na zawodach Red Bull King of the Air. Finałowy hit wygrał z samym Robim Nashem. He's a very good rider. Very dynamic, powerful, fast. I like his style. From the first time I saw him riding in the trials, I'm like, that guy's pretty good. Po tym sezonie Ruben Lenten stał się osobą rozpoznawaną w całym świecie sportów wodnych. Późniejsze lata jego kariery to bardzo wyraźne odejście od zawodów na rzecz hardkorowych wyzwań, rozwoju techniki megalup i współpracy z bardzo mocnymi sponsorami. Do listy jego szalonych osiągnięć można dopisać m.in. nagranie ikonicznych już montaży z serii Stormdeath. Zeskok z klifu na snowkite. Przeskoczenie z Morza Śródziemnego do Oceanu Atlantyckiego. Wzięcia udziału w kultowym już On The Loose, czyli serialu dokumentującym przygody Hadlowa i Lentena podczas szalonej podróży dookoła świata. Patronem medialnym serii był Red Bull. Ruben Lenten and Aaron Hadlow, the world's most extreme kiteboarder and the five-time world champion. They are on the loose. Organizacja zawodów Lenten Megaloop Challenge. Wpływ na charakterystykę niezliczonej ilości sprzętu kite. Począwszy od latawców, poprzez trapezy, kończąc na deskach. Jedną z nich jest Oceana's Luve, czyli deska zaprojektowana od A do Z przez Lentena do radykalnych manewrów. Niestety, życie to nie bajka i Ruben przekonał się o tym boleśnie. Ruben poza upadkami miał przed sobą walkę z rakiem. I got diagnosed with a big tumor inside my chest in August 2015 and then my whole life got turned upside down. I needed to take 30 liters of chemotherapy. My hair was falling out, my nails were falling out and I was basically not able to do anything for 6 months. Po wygranej z nowotworem długo wracał do siebie, ale niedługo cieszył się pełnym zdrowiem. W maju 2019 roku podczas głośnego w środowisku wypadku Ruben niechcący zahaczył o zrywkę podczas kręcenia kite loopa. Skończyło się to skomplikowanym złamaniem nogi. Immediately I knew I broke my ankle. Before I knew it, the lifeguards pulled me out of the water and an ambulance was on its way. It's clearly an unlucky accident as I've pulled many megaloops on my amp and this never happened.
Na szczęście siła charakteru Rubena jest równa jego odwadze. Nie poddał się on nigdy i jest ciągle aktywny w środowisku. Jak widać, jest to człowiek niezłomny, który wprowadził do środowiska kite nie tylko najbardziej radykalne manewry, a też absolutnie wielką dawkę motywacji. Ja jestem jego ogromnym fanem i życzę Rubenowi jak najlepiej. Zapraszam Was do zapoznania się z poprzednimi produkcjami z serii Legend. Możecie też napisać komentarz, kogo z chęcią zobaczylibyście w kolejnym odcinku. Dziękuję, stay salty. Remember, it can always be worse. I'll be back.